Witam kochani bardzo serdecznie. Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla byków zodiakalnych, ascendentalnych, słońcu w księżycu. Jeśli macie ten znak, kochani, zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania horoskopu na październik. Tarot, drzewo życia i oczywiście wyrocznia, magiczne syreny, delfiny. Tutaj dobrze znacie, moi drodzy, tą talię, a to jest nowa, chociaż już używałam, ale dosyć nowa, drzewo życia. W jakim miejscu teraz się znajdujecie, jesteście, kochani? Także zobaczmy zaczynamy karty tarota jako pierwsze. Jaki to będzie miesiąc, moi drodzy? Jaki to będzie miesiąc dla byka? Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Byk, miesiąc dla Was. Moi drodzy, na pewno miesiąc, w którym będziecie mieli dużo obowiązków, ale też jest tutaj niechęć taka do pracy. Oczywiście Wasze spojrzenie na świat w tym miesiącu jest troszkę w blokadzie, pomimo że będzie się dusza rwała do jakichś spraw, aby rozwiązywać coś, to nie będzie może takiej energii, takiej witalności. Tutaj trzeba będzie troszeczkę zwolnić. Możliwe, że dla Was dobre będzie w tym miesiącu zażywanie świeżego powietrza, więcej takich, moi drodzy, spacerów, jakiegoś wypoczynku, bo widać tutaj przemęczenie, widać blokadę, widać chęć odpoczynku tak naprawdę, zrobienie czegoś dla siebie, ale będziecie również mieli chęć pomagać innym osobom, może starszym, może też spotykać się ze starszymi osobami, czytać książkę, zajmijcie się zwierzętami. Także tutaj, moi drodzy, taki miesiąc troszkę refleksyjny, trochę odpoczynku Wam się będzie należało. Sprawy, moi drodzy, finansowe. Jak tutaj wyglądają sprawy finansowe? W październiku, chciałam powiedzieć we wrześniu. Sprawy finansowe. Tutaj, moi drodzy, jest opatrzność z góry nad sprawami finansowymi. Szykuje się, moi drodzy, jakaś ważna sprawa sądowa. Być może będziecie mieli jakieś do załatwienia sprawy z notariuszem, z sędzią, z adwokatem. Tu może być jakieś przepisanie, jakaś ważna sprawa, która będzie dla Was taką najważniejszą rzeczą w tym miesiącu, bo oczywiście coś jest dla Was nowego, tu jest nowy projekt, na który macie szansę doprowadzenia tego do końca. Dlaczego? Dlatego, że jest ochrona bardzo duża i powodzenie. Niektóre osoby mogą oczywiście mieć jakieś sprawy przepisania, jakieś nieruchomości, sprawy sądowe, sprawy urzędowe wysokiej instancji, ale też niektórzy będą zmieniać lekarza. Tutaj w sprawach finansowych musicie działać na pewno, nie obawiać się, dlatego że z powodzeniem, jeśli zaczniecie jakąś nową sprawę, to ten projekt Wam się powiedzie. Pamiętajcie o tym. No dobrze, zobaczmy, co w pracy, co w karierze tutaj, zawodowo. Co się będzie działo u byka? Zawodowo, moi kochani, tutaj jest jakaś podróż, delegacja służbowa, bardzo dobre finanse, stabilne. Być może czeka Was jakaś podwyżka, nagroda, będziecie mogli oczywiście oszczędzić jakieś finanse. Także tutaj w pracy jest na pewno troszeczkę, można powiedzieć, że też takiego wycofania, takiej monotonii może bardziej. Wszystko będzie zaplanowane w tej pracy, ale na pewno jeśli będzie jakaś nagroda, premia, to Wy to otrzymacie na pierwszym miejscu. Także nie martwcie się.
Zobaczmy, moi drodzy, w uczuciach, w emocjach, co będzie się działo. Uczuciowo. W uczuciach, moi drodzy, macie przyjaciół, na których możecie liczyć, i to dwie osoby. Jest jakieś świętowanie, moi drodzy, jakieś zaproszenie od osób z przeszłości na jakąś uroczystość, dobry obiad, wspaniałą kolację. Tutaj byki będą naprawdę bardzo zadowolone, będą się cieszyły. Dużo wspomnień. Macie przyjaciół, na których możecie liczyć, i te uczucia możliwe, że ktoś wam wyzna, będą jakieś deklaracje słowne. I oczywiście wielka pomoc także. Wiele osób na pewno się pogodzi, może też ktoś was przeprosi. Jest szansa na wielkie emocje i dużo szczęścia, radości w uczuciach. No super, tutaj naprawdę dobrze. Zobaczmy w zdrowiu, zdrowie dla byka. Co tak naprawdę główne trzy aspekty zdrowotnie. Tutaj musicie uważać na ukryte jakieś sprawy w zdrowiu. To mogą być sprawy związane, kochani, z wirusami, bakteriami, ale też stresujące jakieś sytuacje, które będą, mogą przyczynić się do właśnie pogłębienia jakiejś choroby wirusowej czy bakteryjnej. Uważajcie na przeziębienia i też się nie stresujcie, bo to będzie tylko gorzej. Też bóle, moi drodzy, głowy i oczywiście wirusy, bakterie. Uważajcie na zatoki, na jakieś sprawy, które przyczyniają się do bólu zatok. Zawianie jakieś gdzieś w przeciągu. Żebyście się gdzieś w podróży od kogoś nie zarazili również jakimś wirusem. Co cię zaskoczy, byku, w tym miesiącu? Zobaczmy, co byka zaskoczy w tym miesiącu. No jest ukryta jakaś emocja, sprawa. Emocje, tu wygląda bardziej na ukryte emocje. Może cię osoba bardzo jakaś rozczarować. Też ta osoba może być z kręgu twojej z przeszłości. Może też uważaj na ludzi, bo ktoś może cię niemiło rozczarować, tak? Tutaj też na raz możesz mieć takie poczucie, że wspominasz za często przeszłość, może też kogoś, kto odszedł z tego świata. Pamiętaj o tym, że jest opieka z góry nad tobą, taka opatrzność. Możesz na przykład za zmarłą osobę w tym miesiącu dać jakiś mały datek na mszę. Tutaj pokazuje się kościół, modlitwa, która ci pomoże. Także może cię zaskoczyć twój nastrój. No dobrze, moi drodzy. Tutaj karty rady teraz dla was. Karty rady. Co karty radzą? Moi drodzy, karty radzą, aby zacząć coś od nowa. Pokazuje się as monet. Działaj. I jest tutaj jakaś tajemnica. I karty radzą, aby słuchać się swojej intuicji. Bo może ktoś ci źle doradzać w twoich sprawach finansowych. Ty sam działaj, na pewno. Drogi byku, ze swoją intuicją. Jeśli będziesz miał problem, to oczywiście jest tutaj szansa na to, żeby kogoś się doświadczonego poradzić w życiu, jakiejś mądrej kobiety zaufanej. Bo oczywiście możliwe, że ktoś przed tobą ma jakieś tajemnice, manipulacje. Także tutaj karty radzą, aby zacząć coś od nowa oczywiście,
ale słuchać się swojego głosu, intuicji. I też karty mówią o tym, że możliwe, że wyjaśni się jakaś tajemnica w tym miesiącu, związana z finansami. No dobrze, kochani, tak, to tyle. I teraz zobaczmy karty drzewa życia, w jakim punkcie jest na tą chwilę byk, w jakim momencie życia. 15 ścieżka, 15 droga, czyli moi drodzy, jest karta cesarza. Jesteś liderem w tym miesiącu. Masz poczucie, że jesteś autorytetem dla innych. Przejmij inicjatywę, ale też jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście możesz się skontaktować z kimś, kto jest na pozycji lidera w hierarchii społecznej, w hierarchii kościelnej. Tu możesz potrzebować też właśnie takiego wsparcia. Możliwe, że będzie ci to potrzebne, ale pamiętaj o tym, że jesteś na właściwej drodze, ścieżce. No dobrze, moi kochani, i teraz jeszcze wyrocznia szybciutko dla was. Syreny, delfiny, magiczna wyrocznia. Zobaczmy, co karty pokazują. Ostatnia karta dla was na ten miesiąc, dla byka. Fale powodzenia obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. Tak właśnie, bo był as monet i karta maga, i zaskoczą cię twoje możliwe, że nowe pomysły i wielka obfitość, która jest dla ciebie właśnie przeznaczona w karierze twojej zawodowej na ten miesiąc. Także nie musisz się niczym przejmować, bo właśnie teraz ta obfitość, powodzenie i wielkie nowe możliwości przychodzą do ciebie. Pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego filmiku.